Cześć. Dzisiaj jesteśmy na Śląsku, a konkretnie w Jaworznie. Za mną zalany dawny kamieniołom dolomitu Gródek, zwany potocznie koparkami. Chcesz wiedzieć dlaczego? Chodź, zabiorę Cię pod wodę i wszystko stanie się jasne. Z miejscem tym wiąże się niezwykła historia, którą usłyszysz w tym odcinku. Większość miejscówek, w których funkcjonują bazy nurkowe, powstały specjalnie dla nurków. Można w nich znaleźć zatopione celowo obiekty, które wcześniej zostały przygotowane, na przykład poprzez odpowiednie zabiegi, łącznie z czyszczeniem czy pozbyciem się zalegającej w niej chemii. Z koparkami było zupełnie inaczej. Po skoku sprawdzamy, jaką mamy widoczność pod wodą. Okej, widać zawieszoną na głębokości około 5 metrów platformę. Nie jest źle, choć do ideału sporo brakuje. Wracając do historii koparek, w miejscu, w którym teraz jest woda, w której płyniemy, kiedyś cementownia Szczakowa, a później zakłady dolomitowe Szczakowa prowadziły wydobycie. Niestety, ze względu na problemy finansowe, w 1997 roku postawiony w stan likwidacji zakład nie był w stanie opłacić rachunków za prąd, więc zakład energetyczny wstrzymał dostawy prądu. To spowodowało, że pompy wody przestały działać i w ciągu kilkudziesięciu godzin głębsze partie kamieniołomu zalała napływająca woda. Tym samym dwie ogromne koparki pozostały zatopione na dnie do dnia dzisiejszego. My dopłynęliśmy do boi, która oznacza, że pod nami znajduje się jedna z nich. Schodzimy zatem pod wodę, aby pokazać, jak to wygląda. Teraz widzisz koparkę głęboką. Jest to oczywiście potoczna nazwa i służy jedynie rozróżnieniu obu zalanych w kamieniołomie koparek. Leży ona na głębokości, w zależności od poziomu wody, około 16 metrów. Największa głębokość tego zbiornika waha się w okolicach 20 metrów, czyli głębokości pierwszych podstawowych uprawnień nurkowych dla kursantów, którzy w momencie ukończenia kursu mają skończone 15 lat. Pozwiedzamy nieco koparkę z zewnątrz, ale pokażemy, jak również wygląda jej wnętrze. Wielu nurków, którzy po raz pierwszy w życiu widzą tę koparkę, wspomina po wyjściu z wody, że robi ona niesamowite wrażenie. Głównie, co tu dużo mówić, ze względu na jej wielkość. A ty, co myślisz na jej temat? Daj znać w komentarzu. Wielkość gąsienic jest niesamowita. Robi to ogromne wrażenie. Widoczność tego dnia jest umiarkowana. A dodatkowo jesteśmy tu w weekend, więc delikatnie mówiąc, nie jesteśmy tu jedyni i to widać. Zwłaszcza przy bardziej popularnych obiektach pod wodą, a umówmy się, akurat koparki do nich należą. Okej, czas wpłynąć do środka, by pokazać wnętrze koparki. Nie będziemy udawać, że się na tym znamy, więc w komentarzu daj znać, co widzisz. No i koniecznie zasubskrybuj kanał nurkowo.pl. A jeżeli masz pomysł na tematykę kolejnego odcinka, podziel się nim z nami. Trochę creepy. Okej, czas wypłynąć. Przy okazji zobacz, jak wygląda kabina operatora. Wracając do historii, w kamieniołomie oprócz koparek potrzebne były materiały wybuchowe. Podczas ich detonacji rozsądnie było się schować i do tego celu służył bunkier strzałowego, który akurat widzicie. Jest on zlokalizowany w pobliżu głębokiej koparki. Tuż obok, bo wystarczy w zasadzie machnąć kilka razy płetwami, pojawia się rozdzielnia elektryczna. Potocznie nazywana jest transformatorami bądź stacją trafo.
kolejne obiekty, które przypominają historię tego miejsca, odwiedzimy za chwilę. Natomiast w międzyczasie zobaczmy, jak wyglądają urokliwe ściany kamieniołomu. My płynęliśmy niemal godzinę wzdłuż ścianki, oglądając różne jej oblicza. Po wyjściu z wody czuliśmy błogi relaks, a dla niektórych z nas było to jedno z ciekawszych i dłuższych nurkowań. Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla jednych może być to nudne. Drudzy z kolei będą się zachwycać, więc pomóż nam i daj znać w komentarzu, czy tego typu sceny są potrzebne, a jeśli tak, to czy są w sam raz, czy może za długie bądź za krótkie. Powietrze znajdujące się w naszych butlach nurkowych powoli się kończy. Oznacza to, że musimy wyjść na powierzchnię, zmienić butle i ponownie wskakujemy do wody, aby pokazać kolejną atrakcję koparek. Zanim jednak zanurzymy się i zobaczysz drugą, tak zwaną płytką koparkę, zanurzymy się na chwilę, aby zobaczyć Wilhelma. Jak widzisz, Wilhelm to wrak statku. Został on zatopiony celowo w maju 2015 roku i spoczywa na głębokości 16 metrów. Wilhelm jest obiektem lubianym przez płetwonurków i często odwiedzanym. Zresztą na chwilę się tutaj zatrzymamy, więc zobacz, jak to wygląda. Warto w tym miejscu dodać, że celowo zatapiane obiekty dla nurków stanowią od lat kontrowersje i dzielą społeczność nurków na zwolenników i przeciwników tego typu rozwiązań. I nie chodzi nawet tutaj o zanieczyszczanie środowiska, bo obiekty te zostają uprzednio przygotowane, ale raczej o zaburzenie naturalnego krajobrazu. A ty? Daj znać, co o tym sądzisz. Żegnamy się z Wilhelmem i wskakujemy do wody, aby zanurkować i zobaczyć płytką drugą koparkę. Kawałek dopłynęliśmy po powierzchni i możemy się zacząć zanurzać. Jest ona w zasadzie widoczna z powierzchni, ponieważ najwyższy jej element znajduje się na głębokości około 3 metrów. Koparka ta jest nie tylko płycej, ale jest mniejsza. Ma natomiast coś, czego nie ma ta pierwsza. To łyżka, którą w tej chwili widzicie na ekranie. Widoczność w tym miejscu często spada, a to za sprawą płetwonurków, którzy wpływają do środka po to, żeby na przykład zrobić sobie zdjęcie. Płyniemy dalej, bo jest jeszcze sporo rzeczy do zobaczenia. Za chwilę zobaczymy kabinę, w której siedzi operator. O, w tej chwili jest ona widoczna. Oraz wpływamy do środka koparki. Tak jak w przypadku pierwszej głębszej koparki, tak i tutaj nie mamy pojęcia, co widzimy, więc jeżeli masz pomysł, co to jest, daj znać w komentarzu. W tylnej części widać jakieś pomieszczenie z szafami. Jesteśmy już kilka minut wewnątrz koparki, więc powoli trzeba myśleć o wypłynięciu. Tuż obok jest okno, więc tędy prawdopodobnie wypłyniemy, ale jeszcze rzut okiem na pozostałe elementy i możemy kierować się w stronę wyjścia. Która koparka wydaje ci się bardziej interesująca w środku? Daj znać w komentarzu. Jesteśmy już na zewnątrz koparki. Sprawdzimy jeszcze, na jakiej maksymalnej głębokości ona leży. Ok, 12 metrów i tą oto poręczówką kierujemy się do najgłębszego miejsca tego kamieniołomu. To, co widzicie, to rura, którą prawdopodobnie wypompowywano wodę, a miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, to stacja pomp Żąpie. Głębokość maksymalna pod tym mostkiem sięga 19-20 metrów. My jednak kierujemy się trochę płycej i widzimy dosyć znajomy obiekt. Tym razem to nie bunkier, lecz magazyn strzałowego. Okej, zajrzyjmy do środka.
Wracając, trafiliśmy na coś, co jest nazywane tunelem i służy do ćwiczeń dla płetwonurków. Szybki rzut okiem na konstrukcję i zaraz płyniemy dalej. Zatopionych celowo obiektów podwodnych jest znacznie więcej, jak choćby ta platforma wraz z lustrem. W lustrze możemy się przejrzeć, ale przede wszystkim ocenić swoją pozycję pod wodą. Kolejna napotkana platforma, tym razem bez lustra. A to? Ciężko powiedzieć, co to jest. Masz jakiś pomysł? Daj znać w komentarzu. Jeszcze ostatni rzut okiem na tę konstrukcję i możemy płynąć dalej. Po chwili trafiamy na rurę. Jest ona pewnego rodzaju drogowskazem. Kieruje nas do wyjścia. Jest to też ostatni obiekt, który obejrzymy pod wodą. Nie oznacza to oczywiście, że pokazaliśmy wszystkie. Koparki to w naszej ocenie bardzo ciekawe miejsce do nurkowania i warte podzielenia się z Wami. Zasubskrybuj kanał nurkowo.pl i napisz, co chcesz zobaczyć pod wodą. Kto wie, może akurat Twój pomysł zrealizujemy. Do zobaczenia.